Cześć, z tej strony Poketrener Kuszy, witam was w kolejnym odcinku Pokémon. Dzisiaj gram sam bez Hikomikosa, ale dzisiaj zrobię kilka naprawdę fenomenalnych rzeczy. Nie uwierzycie, jak zobaczycie, co dzisiaj zrobię fajnego. Jeśli widzieliście miniaturkę, jeśli widzieliście tytuł, no to już pewnie wiecie. Ale naprawdę to zrobię, naprawdę zrobię to w tym filmiku. Czyli po prostu zmienię Mewtwo w Shiny Mewtwo. Zobaczcie, tutaj mam Mewtwo, biorę go do swojej drużyny. Odkładam kilka innych Pokémonów, bo dzisiaj będę chciał łapać też Pokémony nowe. No i dobra, jestem gotowy. Zaczynamy ten odcinek z wielkiej bomby. Zaczynamy ten odcinek od zamienienia Mewtwo w Shiny Mewtwo. Ale nie zrobię tego tak po prostu w takim odludnym miejscu, tylko pójdę na sam środek świata, tuż pod spawnem stanę, poczekam, aż zbierze mi się jakaś widownia i zrobię to po prostu przy świadkach, żeby nie było tak zwyczajnie, żeby nie było tak jakoś nudno. Zbierają się tu już jacyś gapie, zbiera się jakaś widownia. Oj, lekko dzisiaj laguje. Dobra, wystawiam swojego Mewtwo. To jest właśnie on, to jest mój Mewtwo, zwykły, taki fioletowy Mewtwo. I ja tutaj mam fajny przedmiocik. To jest bilet na zamianę legendy w Shiny. To właśnie teraz zrobię w tym momencie. Ale fajnie, ten Mewtwo sobie lata, zobaczcie. Lata za mną. Chodź tu Mewtwo, bliżej do mnie. Zmienię cię w Shiny Mewtwo. Okej, robię to. 3, 2, 1. Wow, zadziałało, zmieniłem go w Shiny Mewtwo. Zobaczcie, ma zielony ogon. To jest właśnie Shiny Mewtwo. Kushi, nie wierzę, zobaczcie na te komentarze. Wow. No i to jest właśnie mój nowy nabytek, Shiny Mewtwo. Oczy również ma zielone, tak samo jak ogon. I prezentuje się naprawdę, naprawdę kozacko. Co zrobię z tym Shiny Mewtwo? Jeszcze nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach. Może na przykład chcecie, żebym zrobił konkurs, w którym ktoś z was wygra właśnie tego Shiny Mewtwo. Ale warunek jest taki, żebyście dawali łapkę w górę, jak będzie 5000 łapek w górę pod tym filmikiem, to robię konkurs i ktoś z was dostanie ode mnie za darmo właśnie tego Shiny Mewtwo. Także jeśli bardzo chcesz, żeby był ten konkurs, chcesz mieć szansę wygrać tego Pokemona, no to daj łapkę w górę i wyślij też filmik kolegom, sąsiadom, mamie, babci, żeby dały łapkę w górę. Dobra, moje ostatnie spojrzenie na Shiny Mewtwo, bo tego mojego nowego przyjaciela chowam już teraz w komputerze. Wracaj do Pokebola Mewtwo i póki co zostawiam ciebie tutaj. Dopóki widzowie nie zdecydują, co z nim zrobić, jak będzie 5000 łapek, oddaję go wam, jak będzie mniej, no to zostawiam go na razie sobie. Kurczę, widzę, że tutaj wszyscy piszą na czacie, gdzie jest Kushi, biegają za mną różne osoby i niestety lecą bany za spamowanie tym, że jestem na serwerze. Spamowanie, że Kushi jest tu, Kushi robi tamto, także nie piszcie tego wszystkiego na głównym czacie, bo niestety można dostać czasowego bana, a ja dzisiaj jeszcze muszę dużo rzeczy zrobić w tym odcinku, bo muszę przede wszystkim pójść na wymieniarki, zdobyć jakieś Pokémony, wymienić się z widzami za Pokémony mroczne, bo potrzebuję pokonać lidera Pokémonów duchowych, a na duchy są mocne właśnie mroczne Pokémony. No i jeszcze jakieś Pokémony psychiczne by mi się przydały, bo ma on też Pokémony właśnie trujące. Dostałem tutaj od widza w prezencie Bisharpa, zaraz sobie sprawdzę. Widzę, że jest typu mroczno-stalowego, czyli akurat takiego, jakiego potrzebuję. Także podziękowania dla ciebie, Maciejuszek24, za to, że dałeś mi tego Pokemona. A było naprawdę ciężko, bo tyle osób próbowało wbijać się nam na wymieniarki. Także dzięki za wytrwałość i za te cukierki, które dałeś mi teraz, żebym mógł wzmocnić level mojego Pokemona, którego mi dałeś. Naprawdę to doceniam. No ale jednym Bisharpem nie wygram tej walki, także potrzebuję jeszcze więcej mrocznych Pokemonów do walki o odznakę Droxcola. Dobra, wezmę Charizarda i lecę stąd po prostu. Wyruszam w samotną podróż po prostu poszukać jakichś mrocznych Pokemonów. Nie chcę pisać na czacie prośby na ten moment do widzów, bo niestety jak napiszę, to zaraz wpadnie 100 osób na wymieniarki, z czego 99 tak naprawdę nie będzie miało takiego Pokemona, jakiego prosiłem. Słabo się dzisiaj ładuje ta plansza, ale po prostu nagrywam to w weekend, także niczego innego się w sumie nie spodziewałem. Dobra, gdzie ja w ogóle jestem? Jakaś statua Laprasa. Prawdopodobnie to jest jakiś świat, na którym jeszcze nie byłem wcześniej. No na tym świecie to jeszcze ewidentnie nie byłem. Ło, ale wielki stadion tutaj jest, zobaczcie, wygląda jak stadion do piłki nożnej. Gdzie ja w ogóle trafiłem w tym momencie? To jest jakiś wielki balon nad tym stadionem. Wyląduję sobie na nim, jak trafię moim Charizardem tutaj, żeby wylądować. Dobra, udało się. Popatrzcie, boisko do piłki nożnej. Czemu akurat w takim miejscu taki stadion? Nie mówię, że to źle wygląda, całkiem fajnie wygląda, naprawdę. No, ktoś tutaj chce mi dać Tyranitara. Tyranitar akurat jest mrocznym Pokemonem, w sumie jego drugi typ to jest mroczny. O, jest już tutaj Rogogogo, z nim właśnie chce się wymienić. No niestety, ta maszyna jest zajęta, chłopie. Musimy iść na jakąś inną. Też jest zajęta, zabugowane są maszyny, co jest? Dobra, Kaczorek steleportował mnie tutaj do prywatnej wymieniarki.
O proszę, ma w chacie w piwnicy prywatną wymieniarkę, także ratuje nam to. No i dostałem od niego Umbreona. Pozdrowionka dla Kaczoreksa, dzięki za tego mrocznego Pokemona. Dobra, wiecie co, pójdę do centrum Pokemonów, zobaczę, może mam w komputerze jakiegoś Pokemona, który mi się przyda do tej walki, a o którym zapomniałem. Na pewno ten Gengar, chociaż on, no on ostatnio zawiódł mnie całkowicie w poprzedniej walce. Mewtwo ma za wysoki level, bo 80. O, tutaj Droxcall teleportował mnie do swojego domku, bo on chce się ze mną wymienić, co jest dosyć dziwne. Daje mi Bisharpa, ja mu dam, nie wiem, cokolwiek. To jest chyba jego chatka, tak? Zaraz rozejrzę się tutaj. To jest jego chatka, czyli tutaj niestety nie mogę zapraszać osób. Teleportowałbym tutaj innych graczy, żeby się z nimi wymienić, bo dzisiaj wymieniarki działają bardzo, bardzo słabo. Po prostu są dzisiaj trochę zabugowane i nie da się często wymieniać. No i niestety jest tu masa ludzi na wymieniarkach. Mam nadzieję, że wymienię się z tymi ludźmi, z którymi chciałem się wymienić. Jest Shiny Zoroark. Zobaczcie, dałem za niego dwa Pokémony na setnym poziomie. Ale było warto, było warto. No i niestety gra mi się kompletnie zwiesiła przez te lagi. Trudno. Następny odcinek zaczynamy od walki z Droxcallem. W końcu o odznakę Cmentarowic. Czekałem na tę walkę bardzo długo. W końcu będę przygotowany. Zobaczymy, jak się spisze w walce mój Shiny Zoroark. Widzimy się w następnym odcinku. Łapa w górę, komentarze i subskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.